C'est la vie. Nie wiem, co to było, uwielbiam mój fotel. To miała być półka na kwiatki, a nie półka na kotki. Niula, powiedz mi coś. No kpiny sobie urządza, no kpiny. O kurczaczki. Jeszcze ona się ruszyła. Tu jest Nuna i hajzerkowy brzuszek. Gdzie jest twarz? Gdzie jest twarz? Ojej, rozpływam się. Ryszard, ty draniu. Cóż za Nuny, musiałam. O! Może tak? Chociaż co bym nie zrobiła, to lepiej nie będzie, gorzej na pewno. Myłam buzię, dlatego mam tutaj mokre. I wiecie co? Skończył mi się szampon i do tego podchodzę jak pies do jeża. Szampon w kotce z 4 szpaki. Ale powiem wam tak. No nie wiem, mam jakieś takie wrażenie, że wiecie, że to jest więcej roboty, nie? Wiecie, o co chodzi? Ale pięknie dopachnie i z okazji tego, że skończył mi się szampon, a ja szampony muszę mieć pod prysznicem 2 i nigdy więcej nie otwieram więcej. Znaczy no zdarzyło mi się kiedyś, no nie to, że nie. I on wygląda tak i taką ma śmieszną konsystencję i to trochę mi zaczyna lecieć. Pachnie przepięknie, nie mówię, że nie będzie działać, więc próbujmy, a to jakieś nitki jak od makaronu. A teraz weźmiemy się za ugotowanie obiadu. Noc mnie spędzi. I zrobimy sobie soczewicę. Która tu pani ma datę ważności pierwszą? Ta. Cieciorę. I coś jeszcze wymyślimy. To w sumie wygląda jak ryżo makaron. Powiem tak, problem techniczny miałam, a mianowicie no nie umiałam trochę tego zaaplikować, jednak pieni się pierun niesamowicie. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Na pewno go jeszcze nie skreślam. Pożyjemy, zobaczymy. Chwilowo wylądował w pojemniczku do sosu sojowego do sushi. Bierzemy się za obiad. Twój kubica go tak uśpił. No. No bo tak cieniutko jeździ i on mówi, dobra, to ja idę spać. Zrobimy curry na mleku kokosowym. Mam 2 ostatnie, jedno i tutaj mniejsze, więc wykorzystamy. Tradycyjnie ząbek czosnku, cebula bardzo duża, więc kawałek, znaczy na połowę. Mam ciecierzycę, mam soczewicę. Poczekajcie. Papryczki chili, one naprawdę nie są ostre, więc spokojnie, jeżeli chodzi o tą ilość. Dam jeszcze paprykę i słuchajcie, dam jeszcze parę pieczarek. I tyle, wystarczy. Powiem wam, że nie dawałam ani pieczarek, ani papryki. Dałam całą puszkę cieciorki, dałam połowę tego opakowania ciecierzycy i uwierzcie mi, że to jest naprawdę syte, bo ciecierzyca i soczewica są bardzo syte. Do tego fajnie by pasowała dynia, ale to jeszcze chwilę, kurczę, już za chwilę będą dynie, znaczy no jeszcze trochę, dobra. I do tego dałam liście limonki, kafir, które mam jeszcze z Tajlandii, niebo w gębie. Pogodę mamy bardzo, ale to bardzo zmienną. Tu jest moja nowa półeczka. Jeszcze nie wiem, czy ona będzie stała tutaj, czy nie. I ta menda mała, to znaczy nie, przepraszam. On nie jest mędą. Oni są mędy, parszywe, dziady, przybrzydłe. Nie wiem, słuchajcie. Najpierw miał za sucho, za mokro. Słońce, teraz trochę cienia, nie wiem. No po prostu nie wiem, no. Nie możemy coś się dogadać. Pamiętacie, jaki on był duży? No i tak jak mówiłam, to, że mam mnóstwo innych kwiatów, to jest kilka gatunków, z którymi ja znowu nie daję rady. Między innymi to jest ten. Ja miałam kiedyś szczypkę od mamy i niestety nie przeżyła jednak. Stwierdzam, że sobie usiądę trochę. No jak teraz będziemy dyskutować? Nie no, w porządku. Teraz musisz się, kuleżanko, wziąć, nachylić i wziąć kamerkę w dłonie. Ostatnio spotkałam taki etap w swoim życiu, że się boję czegokolwiek bez tłumaczenia się wrzucić w internet. I to się robi po prostu chore. I tak musiałam się trochę, wiecie, ocknąć, oczeźwić, że tak powiem.
I no kuźwa, no wpadłam w takie coś, że po prostu mówię, no nie, no to jest chore, dziewczyno, chore. Macie rację, zero tłumaczenia się, ale ja muszę wam powiedzieć o tym głośno, że ja po prostu zmądrzałam, nie? Tak, moje styki w głowie się po prostu złączyły i doszły do wniosku, że przecież to jest twoje życie. Robisz co chcesz. Mówię o tej drugiej stronie medalu, takiej, która nie doradza, tylko musisz. Musisz. Ty nie możesz. Ty musisz robić tak, jak ja ci napiszę. A w dupie, nic nie muszę. No taka prawda. I wiecie co, rzeczywiście musiałam się trochę otrząsnąć, bo jeszcze trochę naprawdę będę przepraszała za to, że żyję. Dlaczego latem jeździsz w ciepłe kraje? Dlaczego tyle leżysz na plaży? Dlaczego jak już zaczniesz zwiedzać, to dlaczego ty tyle zwiedzasz, a nie odpoczniesz, nie poleżysz? No kuźwa, kółko się zamyka cały czas. Dlaczego jesz to? Dlaczego nie jesz tego? Dlaczego pijesz to? Dlaczego nie pijesz tamtego? I macie rację. To jest moje życie. Pokazuję je tak, jak ja chcę, żyję tak, jak ja chcę, jem to, co ja chcę, noszę to, co ja chcę. To, że w danej sytuacji są inne warianty, a ja, czy ktokolwiek inny w tym momencie robi właśnie to, a nie nic innego, to znaczy, że tak chcę i tak chcę żyć. I macie rację, koniec po prostu z jakimkolwiek tłumaczeniem się, bo rzeczywiście to, co się ostatnio działo, to nie. Także hip hip, hura, Szarlotka zmądrzała, żyje własnym życiem i robi to, co chce i pokazuje to, co chce. Jeżeli ktoś ma życzenie, to robi inaczej, jeżeli nie akceptuje, to nie ogląda. Ale tak serio, to wiecie co, to przecież to jest w życiu prywatnym, nie? I niektórzy to, wiecie co, mi to aż głowa puchnie czasami. I to są realia. Widziałaś? Widziałaś? Czy ty to widziałaś? Za ile ona zrobiła chrzciny dla dziecka? Widziałaś, jak ona się ubrała? Widziałaś, jaką ona ma drogą kieckę? A ta w jakiej taniej przyszła, pewnie z lumpeksu. Na buty ją nie stać. Ten kupił samochód, a na to już sobie nie może pozwolić, widzisz? Widzisz? I w ogóle no wiele innych przykładów, nie? I to jest życie. To teraz nie jest internet, to jest życie. Kiedyś miałam taką koleżankę i uwierzcie mi, że to jest autentyczna historia. Zdarzało się akurat, znaczy koleżankę. Dobra, to no nie było to, nie była to osoba, z którą ja utrzymywałam kontakt. Akurat była to osoba, z którą miałam okazję na przykład być na jakimś weselu, na jakiejś imprezie czy coś. I uwierzcie mi, że gdybyście chcieli, albo inaczej, gdybyście na danym, jest wesele, i na danym weselu zapomnicie na przykład zerknąć, że ta miała taką sukienkę, zżarła tyle, miała upięte włosy, tak, miała 18 wsówek, buty przebrała o tej godzinie, ten pojechał o tej, ta przyjechała odebrać tego, ten się nawalił o tej godzinie, ta wypiła dzisiaj za mało, nie wiem dlaczego ta nie piła dzisiaj wcale alkoholu, może jest w ciąży, to uwierzcie mi, że jakbyście czegoś nie wyłapali na tej imprezie i chcielibyście się dowiedzieć, to wystarczyło na drugi dzień zadzwonić. Mi się w ogóle to w głowie nie mieści, bo to było do tego stopnia, że nie musiałabym dzwonić nawet do panny młodej, pytać się skąd był tort, bo ja od niej, dzwoniąc do niej rano, ja bym wiedziała z jakiej to jest firmy, ile ważył i jaka jest cena. Kto go przywiózł i o której. Serio? Także hip hip hura. Dziękuję wam za wasze komentarze właśnie w stylu, żebym się już nie tłumaczyła, bo to przechodziło ludzkie pojęcie. Macie rację, przecież ja no kuźwa, no żyję tak jak chcę i robię to, co chcę. No rzeczywiście, jem co chcę, no wszystko, oddycham jak chcę. Moje serce oddycha właśnie tak, na luzie. Tak na marginesie, kocham swoje życie, uwielbiam swoje życie. Nie zamieniłabym go na żadne inne, nie zamieniłabym męża na nic innego, kotów na nic innego. Jestem po prostu bardzo szczęśliwą osobą w tym momencie mojego życia i cieszę się z tego. Mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. I jak zwykle doceniam to, co mam. A teraz tak, moje włosy jak są krótsze, bo moje włosy w ogóle mają tendencję do lekkiego lokowania się. Teraz w ogóle jestem spuszona. Musiałabym się trochę uczesać. I dzisiaj chcę wypróbować moją metodę, czyli no jak są krótsze, to może będzie cztery loki z tej strony, cztery przekręcenia lokówką z tej strony i zobaczymy, jak będą się prezentowały w takich lekkich, luźnych loczkach. I powiem wam, że jest mi zdecydowanie lepiej z tą długością. Naprawdę się dusiłam we własnej fryzurze, dusiłam się, a tyle lat z tymi długimi włosami, nie, już, nie, wiem, to już też powtarzałam, dobra, ale się nie tłumaczę, tylko powtarzam. To przecież inna sytuacja, nie? Wiecie co? Widzicie to? Jakie one są ogromne, jakie one są fantastyczne. Mam paznokcie do pomalowania, w ogóle zaraz będę też mówiła na temat paznokci chwilę. I mam taką pieruńską i ogromną ochotę na, nie wiem co to było, na kanapkę z pomidorem i z awokado. I jeszcze do tego mój chleb, ale dzisiaj nie robię chleba, nie będzie kanapki. A co najlepsze, przez okno w łazience
teściowa ma tam zasadzone w takim swoim małym ala ogródeczku. Ja w tym roku nic nie robiłam. Pomidory. I takie są duże, ładne, czerwone. I mam taką ochotę na kanapkę z moim chlebem, awokado i pomidorem i troszeczkę cebulki, aż się gorączkuje i zlać to odrobiną oliwy, tak. Ale dzisiaj nie robię chleba, bo jeszcze awokado jest niedobre, no. Jeszcze muszę poczekać. Myślę, że może jutro. A są ogromne. Mam taką ochotę na awokado ostatnio, że po prostu masakra. Krótka historia. Nie? Nie? No to chodź. Mój bodyguardzie. No mój body. Tak. O wow. Kocham mir. To jest moja miłość. Nie? Nuny trochę rozczapierzyłeś. Hmm? O, Ryszard, ty draniu. Ja miłość dzielę naprawdę porówno, mimo iż się wydaje, że faworyzuję jednego, czy tego, nie. Uwierzcie mi, że jest porówno. Muszę im chyba karmę zamówić. Zerknijmy, mój drogi. No, ci powiem, że stan jest krytyczny i w ciągu kilku dni będzie koniec. Polak głodny, Polak zły, a kotek głodny, o, to jeszcze gorzej. Twoja mina jest bardzo oburzona. Dlaczego? Jak tak stanę, szukam światła. No jest dobrze, no układają się, jest fajnie, ja jestem zadowolona. A to jest przede wszystkim najważniejsze. Tak średnio najeżdża, ale okej. Słuchajcie, chciałam wam tylko powiedzieć, przypomnieć o mojej odżywce do paznokci. I ja nie mam hybryd na sobie, i tak mam paznokcie w opłakanym stanie. Mam do malowania, mam odrost i to jest lakier do paznokci. Ja tą odżywkę odkryłam w maju. W czerwcu cały czas wam, znaczy często, gęsto o niej wam trąbiłam i wrzucałam ją w czerwcu na Instagramie i ostatnio sprawdzałam, jakoś w maju ją odkryłam i pokazywałam ją we vlogu. Jest to odżywka Eveline i to jest odżywka utwardzająca do paznokci i to jest odżywka z serii zabiegu po hybrydach, czyli ona ma nam odbudować paznokcie po zabiegach hybrydowych. I słuchajcie, akurat tak się stało, że ja wtedy walczyłam z tymi hybrydami, lakiery mi się nie chciały trzymać, miałam paznokcie jako odpłatki i pamiętacie, że jakiś czas temu miałam mega długie paznokcie i od maja stosuję tą odżywkę. I według producenta, muszę przejść tutaj, bo nie będzie jej widać, więc przez producenta należy ją stosować przez 5 dni codziennie na paznokieć. Po 5 dniach należy ją zmyć i ja robiłam sobie takie dwie kuracje. I teraz, za każdym razem, jak maluję paznokcie, to stosuję ją tak, że nakładam tą odżywkę, maluję lakierem, nakładam znowu tą odżywkę i maluję topem. I mnie osobiście, nie dosyć, że mam, słuchajcie, od maja w końcu, pamiętacie jak ja płakałam, stękałam, nie wiadomo co jeszcze robiłam, że mam liche paznokcie, nie mogłam ich nawet malować, bo miałam tak cienkie, że po prostu to był szok. Teraz mam, no tak mam twarde, że to jest masakra, lakier mi się też trzyma dłużej i musicie też pamiętać jedno, to, że działa coś na moje paznokcie nie oznacza, że będzie działało na wasze, ale wiem, że ta odżywka ma naprawdę bardzo dobre opinie i na bardzo dużą ilość osób ona działa. I jeżeli macie jakieś problemy takie, że chcecie po prostu utwardzić swoje paznokcie, to sobie to kupcie, bo ona kosztuje jest 13 zł, 12, nie pamiętam. Na promce chyba kosztuje 11, coś takiego, no to jest nie pieniądz. I no dla mnie po prostu rewelacja, rewelacja. Ja ją używam od maja, także słuchajcie, jestem w niej zakochana. I ta nowa wersja nie ma tego szkodliwego składnika, o którego tak jest głośno i hucznie i nie wiadomo co jeszcze, także ona jest naprawdę bezpieczną odżywką. Znaczy no ma coś tam jeszcze takiego innego, co by można było tyłek przyczepić, ale już żyjmy i oddychajmy, więc no tyle. Teraz już będzie wszystko, dzięki serdeczne, widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć!